Witam Państwa. W studiu goszczę dzisiaj panią Marzenę Mrozek, prezes Szpitali Tczewskich, z którą porozmawiam o właściwie kolejnej rozbudowie, tym razem nad budynkiem oddziału dziecięcego. Witam. Dzień dobry pani redaktorze. Dzień dobry Państwu. Na terenie Szpitali Tczewskich właściwie ciągle coś się dzieje, bo w grudniu ubiegłego roku został oddany nowo dobudowany budynek, który już działa. Pierwszych pacjentów przyjęliście Państwo już z nowym rokiem 2016, ale to nie był koniec rozbudowy właściwie szpitala w Tczewie, ponieważ cały czas jest realizowana rozbudowa, tym razem nad budynkiem oddziału dziecięcego. Pierwsza rozbudowa była w większości możliwa dzięki środkom z Jessica, czyli również środkom własnym. Jak obecna wygląda rozbudowa? Proszę kilka słów na ten temat. Pani redaktor, finansowanie całej inwestycji jest w ramach projektu Jessica. Jak mówimy o pierwszej części, o drugiej, to gdybyśmy chcieli to wszystko zreasumować, to jest to jedna Jessica. Pierwsza Jessica to był koszt inwestycji 19 milionów 200 i koszt tej inwestycji był podzielony na kredyt i udział własny. Kredyt to było 12 milionów 700, udział własny 6,5 miliona. Następna inwestycja, którą... I w tym chyba było 3,5 miliona środków. To już chcę odpowiedzieć, że w tych 6,5 miliona środków własnych, 3,5 miliona wniosło Starostwo Powiatowe w Tczewie i spółka 3 miliony. Ale to nie koniec, bo dalsza inwestycja to nadbudowa, rozbudowa budynku działu dziecięcego, która kosztorysowo wygląda na 4,5 miliona, jest to koszt. W tych 4,5 milionach to 2 miliony 200 jest kredyt i 4 miliony 300 to udział własny. Ten udział własny, czyli jakbyśmy chcieli zreasumować w rachunku ekonomicznym, 24 miliony 200 jest koszt całej inwestycji, czyli pierwszej i drugiej części, która jest realizowana. Kredyt 14 milionów 900 zł i udział własny 8 milionów 800 tysięcy zł, z czego właściwie po połowie zarówno Starostwo Powiatowe w Tczewie partycypuje w tym udziału w kosztach własnych, jak i spółka. 4 miliony i pół spółka, 4 miliony 300 starostwo powiatowe. Spore są to środki, ale zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to jeszcze proszę powiedzieć, jak działa, jak funkcjonuje ta część nowo rozbudowana w ubiegłym roku, która się zakończyła, a pacjenci zostali przyjęci w tym roku. Jak sprawdza się? Powiem, no, że warunki są nowe i na pewno personel odczuwał to w znacznej mierze, począwszy od izby przyjęć, która była kubaturowo i powierzchni bardzo uboga, bez toalety w poczekalni, to teraz jest przestrzał w przyszłość, tak? Gabinety zabiegowe, gabinety do badań pacjenta, poczekalnia dla pacjenta z możliwością skorzystania z napoju, z toalety, właściwie takie podstawowe rzeczy, które być powinny. Ale pracujemy nad logistyką, tak? Jakby nad poprawieniem funkcjonowania tej jeszcze izby przyjęć. Poprawi się ona poprzez zwiększenie obsady ludzkiej, tak? Bo chcemy też, wychodzimy naprzeciwko pacjenta, jesteśmy też świadomi, że do tej izby przyjęć dołączy personel z izby przyjęć oddziału chorób wewnętrznych i tutaj szukamy rozwiązań, żeby poprawić to jak najlepszej relacji w otwarciu na potrzeby pacjentów, którzy będą się do tej izby zgłaszać. No i chyba praca personelu medycznego, pielęgniarskiego też. Praca personelu, którą jak najbardziej szpitale tczewskie doceniają i bazują głównie na ludziach, bo ludzie to jest też najważniejszy czynnik szpitali tczewskich. Pani prezes, to na czym polega ta obecna rozbudowa, czyli tego budynku nad oddziałem dziecięcym, bo przecież nie chodzi tylko o zwiększenie kubatury szpitala, ale przede wszystkim chyba o pozyskanie pomieszczeń z wyposażeniem dla oddziału internistycznego, czy się mylę? Zgadza się, bo musimy powiedzieć też, że piętą achillesową szpitali tczewskich była infrastruktura i my na chwilę obecną tą infrastrukturę budujemy, porządkujemy funkcjonowanie podstawowych oddziałów szpitalnych i jakby realizacja tej pierwszej Jessica nie dała nam do końca takiej możliwości. Teraz przy połączeniu im tych możliwości finansowych, które nadarzyły się, możemy przenieść cały oddział chorób wewnętrznych do nowo powstałych pomieszczeń. Kubatura powierzchni użytkowej nad budową budynku oddziału dziecięcego to 860 m2. Powstanie nowy oddział, 17
sal. 17 sal będzie dla pacjentów. Każda sala będzie miała dostęp do łazienek. Będą niektóre sale łączone, że łazienka będzie dla dwóch sal, jakby będzie umiejscowiona między dwoma salami, ale będzie to też rozwiązanie, że będzie łazienka dla jednej sali. Razem będzie 13 łazienek. Oddział będzie liczył 53 łóżka możliwością dla pacjentów, tak? Oprócz tego będą znajdować się gabinet zabiegowy, gabinet dla pielęgniarek, dla lekarzy, dla opiekunek, pomieszczenia socjalne, techniczne, sekretarek medycznych, właściwie pomieszczenia, które są nieodzowne i które być powinny w funkcjonowaniu, poprawnym funkcjonowaniu oddziału. I to się wpisuje oczywiście w obecną tą część nowo wybudowaną. Będzie to stanowiło jako jedna bryła architektoniczna, tak? Tak. I tutaj przeniesiemy te, jak wspomniałam, 53 łóżka, ale w tej chwili w własnym zakresie szpitale dokonują zmian starego oddziału chirurgii bloku operacyjnego, gdzie są dostosowywane, czyli tak zwanego zmieniane, czerwonego budynku, jak dokładnie, mówimy potocznie, tak? Które przygotowujemy tam dalszą jakby pomieszczenia do przeniesienia dalszych właściwie łóżek budynku oddziału wewnętrznego, bo mamy tam 65 łóżek. No więc łóżka kardiologiczne i pozostałe łóżka będziemy, tam dostosowujemy pomieszczenia dla potrzeb kolejnego oddziału. Tej tak zwanej starej części. Starej części. Kiedy należy spodziewać się końca remontu i czy jego zaawansowanie rokuje na dotrzymanie tego terminu? Znaczy, trzymamy kciuki dla głównego realizatora. Którym jest? Tej inwestycji jest firma Restex. I muszę powiedzieć, ta sama, która realizowała pierwszą część rozbudowy szpitala. Tak, bo w ramach tej inwestycji też jest realizowane jakby zadanie termomodernizacji. Budynek jest ocieplany, jest elewacja, która jest dostosowywana jakby do wizerunku zrealizowanej tej pierwszej części Jessiki. Czyli są o to, wymienione co pytałam wcześniej. Okna wszystkie nowe również na oddziale dziecięcym, żeby spełnić ten czynnik termomodernizacji. Umowa, jakby realizacja tej umowy musi być przestrzegana i jeżeli nastąpią tutaj poślizgi w związku z realizacją tej umowy, no to ona przewiduje kary. A czas upływa z końcem czerwca? Tak. Wspomniała Pani również dostosowanie oddziału dziecięcego, skoro wywołany jest ten temat, wiemy, że na oddziale dziecięcym też prowadzone są prace remontowe, może nie, ale może kosmetyczne, na czym one polegają? Kosmetyczno-remontowe, bo tak nazywamy. Wiemy dobrze, że oddział dziecięcy ucierpiał w związku z tą rozbudową i nadbudową i chcemy, jakby mając tą możliwość, bo wykonawca musi przywrócić jakby do świetności salę, ale też swoimi możliwościami i środkami, odnawiamy salę, wymieniając też drzwi na przesuwne, które mają poprawić jakby komunikację tego oddziału. Ten oddział się również nabierze takiego nowego wizerunku, blasku. Tak? Blasku, a przede wszystkim funkcjonalność, tak? Żeby była lepsza dla personelu. Mamy w i perspektywie też małych pacjentów. Tak. W perspektywie też mamy, że boksy dla małych pacjentów również będą ulegną odnowieniu. Aha, czyli to w trakcie będzie ewaluowało. Tak. Pani prezes, mówiłyśmy tutaj o końcu czerwca, o zakończeniu robót. Pogoda na razie sprzyja budowlańcom. Miejmy nadzieję, że nic innego się nie pojawi, nie przeszkodzi tym pracom, ale czy już w tej chwili można zakładać, kiedy zostaną przeprowadzeni, czy cały zostanie przeprowadzony oddział z ulicy Paderewskiego na oddział nowo wybudowany przy ulicy 30 stycznia? No powiem, po spełnieniu wszystkich wymogów po odbiorach budowlanych i po zakończeniu, to jeszcze nie oznacza, że zakończenie, jeszcze jest tryb odbiorów, prawda, technicznych i tak dalej. Dopóki nie będzie zgód odpowiednich służb przeciwpożarowych, nadzoru również sanitarnego, budowlanego, no to pacjent jak najbardziej nie będzie przenoszony. Dopiero jak będzie decyzja w tej sprawie pozytywna, to wtedy logistycznie będziemy starali się przenosić
oddział chorób wewnętrznych. Ale to oczywiście nastąpi koniec lata, jesień? No tak, musimy przewidywać ten czas, że to może być koniec lata. Co się stanie z budynkiem przy ulicy Paderewskiego? Wiemy, że on był systematycznie remontowany. Tam był oddział kobiecy, tak, oddział męski, internistyczny. I czy jego obecny stan pozwala na to, aby przenieść pacjentów z zakładu opiekuńczo-leczniczego, który obecnie znajduje się przy ulicy, w budynku przy ulicy 1 Maja? Bo taka ma być kolej rzeczy, tak? Zgadza się. Tak jak tutaj powiedziałam, że porządkujemy funkcjonowanie szpitali tczewskich poprzez centralizację oddziałów szpitalnych, ale też opieka długoterminowa może funkcjonować niezależnie w innym budynku. I taki jest pomysł, że przy ulicy Paderewskiego w budynku po przeniesieniu oddziału chorób wewnętrznych będzie funkcjonowała opieka długoterminowa, mianowicie zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum. Tutaj przeniesiemy to całą jakby funkcjonowanie w tym zakresie. Jedna trzecia, która funkcjonuje, jednostka, czyli rehabilitacja przy ulicy 1 Maja, zostanie? Rehabilitacja zostanie i pomieszczenia, które w tej chwili są zajmowane przez łóżka opiekuńcze, będą służyły rehabilitacji. Dlatego pojawia się możliwość, że nowa baza łóżkowa da możliwość wyrobienia i ubiegania się o zwiększenie kontraktu w tym zakresie. Zarówno kontraktu rehabilitacyjnego, tak jak i kontraktu opiekuńczego, tak? Czyli w zakresie opieki długoterminowej, bo tu też niewątpliwie powstanie wolna baza łóżkowa. Baza. No i oczywiście ten budynek przy ulicy 1 Maja też systematycznie był poddawany różnym remontom, termomodernizacji. Jego stan absolutnie odpowiada, by rozszerzyć tę bazę rehabilitacyjną? Tak, jak najbardziej on odpowiada. On jest gotowy, żeby dalej realizować zwiększony kontrakt w zakresie rehabilitacji. Na zakończenie, pani prezes, jeszcze jedno pytanie. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu jeden z radnych wnioskował, by zamiast nazwy szpitali tczewskich, jaka w tej chwili obowiązuje, szpital nosił nazwę szpital powiatowy, a argumentował to tym, że powiat zwiększa swoje zadłużenie i że siedziba powiatu jest zastawiona na poczet wziętego wcześniej tego kredytu Jessica, z którego to właśnie inwestycje były i są realizowane na terenie szpitali tczewskich. Co pani na to? Chcielibyśmy o tym dyskutować, to należałoby się zastanowić nad historią szpitali tczewskich, jak ona powstała. Był szpital miejski w Tczewie, był szpital kolejowy w Tczewie, potem był szpital w Gniewie powiatowy, znaczy nie, to nie był powiatowy chyba, tylko ale być może jako filia w Gniewie. One przechodziły pewne restrukturyzacje. Było, potem tak? Właśnie przechodziły restrukturyzacje, powstało Tczeskie Centrum Zdrowia, które w perspektywie czasu połączyło się z szpitalem rehabilitacyjnym. W 2011 roku, właściwie za zgodą tutaj właściciela, stuprocentowego akcjonariusza, jakim jest Starostwo Powiatowe Tczewie, dokonano zmiany na szpitale tczewskie, chcąc jakby połączyć, że w nazwie szpitale tczewskie łączą się kilka szpitali, tak? Szpital rehabilitacyjny, szpital powiatowy i filia szpitala w Gniewie. I to była ta intencja. Jeżeli miałaby ulec ta zmianie, no to wymaga pewnej dyskusji, zweryfikowania, zastanowienia się, bo też z tym są związane koszty. No właśnie, bo wymiana pieczątek, tak, wszystkich papierów, nazwy w umowach, no to jest cała procedura. Taką procedurę już raz przechodziliśmy w momencie zmiany na spółkę akcyjną. Także jest to wniosek czas dyskusji. Wniosek na ręce pani prezes póki co nie wpłynął. Nie wpłynął. Spółka dalej realizuje swój cel, a mianowicie rozbudowę, nadbudowę i poprawienie wizerunku też szpitali tczewskich. To pani prezes, sekundujemy wszystkim państwa planom, bo wszystko to, co się dzieje na terenie szpitali tczewskich, absolutnie jest z myślą o pacjentach. Tak chcemy myśleć przynajmniej, chociaż wszystkim życzymy zdrowia. Zdrowia wszystkim życzymy, sobie również i powiem jedno, szpitale tczewskie są dla ludzi i z ludźmi i to chcemy dalej kontynuować, bo zarówno pracownicy, jak i pacjenci to jest wiodący cel i misja szpitali tczewskich. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, a państwu za uwagę. Dziękuję, Urszula Niewiarowska.